Pakowanie niedokończonych posiłków na wynos we Francji. Francja, wchodzi w życie obowiązek proponowania tzw. dog bag w restauracjach. Od 1 lipca we Francji wchodzi w życie obowiązek proponowania tzw. dog bag w restauracjach, to jest pakowania niedokończonych posiłków na wynos. Zarządzenie to ma zachęcić klientów i właścicieli restauracji do oszczędzania jedzenia i przeciwdziałać marnowaniu żywności. Pojemnik, który zaproponuje restauracja, powinien być wielokrotnego użytku lub nadający się do recyklingu. Według badań około 33% jedzenia serwowanego we francuskich restauracjach jest marnowane. Resztki dania, niedokończona butelka wina czy innego napoju, ledwo rozpoczęty deser, wszystko to ma być pakowane i wynoszone z restauracji do domu klienta. Z języka angielskiego, dog bag oznacza torbę dla psa z jedzeniem. Zwyczaj zabierania niedokończonych posiłków z restauracji do domu w dog bag jest rozpowszechniony w krajach anglosaskich oraz niektórych krajach w Azji. We Francji uważany był do tej pory za oznakę sknerstwa i złego tonu. Według sondażu Ogof przeprowadzonego w 2014 rok, prośba o torbę dla psa dla 15,1% francuskich respondentów była w złym guście, 11,1%. Z nich uznało to za niegrzeczne, 5,1%. Za niehigieniczne, a 33,8%. Uznało tę praktykę za zbędną. Część francuskich restauratorów jest sceptyczna odnośnie nowego zarządzenia. W Stanach Zjednoczonych, w Azji, a nawet na Bliskim Wschodzie porcje są obfite, a potrawy biesiadne, podczas gdy we Francji potrawy są podawane w bardziej indywidualny sposób, uważa Denis Courtiade, kierownik sali w restauracji à la Indusas Saint-Plaza Athénée, cytowany przez dziennik Le Figaro.